I postawa w uwielbieniu i w modlitwie to jest postawa niebierna. I teraz powiem wam tak, najświeższe w moim życiu, aktualne, dam dzisiaj, teraz przez te ostatnie kilka minut. To jest najświeższa świeżyneczka, którą mam. Jeszcze pachnie prosto z pieca. Najświeższe. Tego nigdy nie powiedziałem. I Psalm 104 to powiedziałem, to znacie. Wczoraj, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. I robiliśmy te ilustracje, co to znaczy te wejście, że to jest aktywne działanie. Mam wejść, jak wygląda te wejście? No, sobie opowiadaliśmy wczoraj. I teraz pytanie, które chcę zadać, jest takie. Jaki rodzaj uwielbienia preferujesz? Posłuchajcie tego. Saulowe czy Dawidowe? O, jestem tak podekscytowany. Jakie uwielbienie? I ktoś powie, no nie no, Saul to ten zły, biorę tego Dawidowego. Ale poczekaj, bo nie wiesz, o co chodzi. Większość z nas jest w Saulowym. Nie chodzi o nieszczere. O coś innego chodzi. Jesteście ciekawi? No więc Saulowe czy Dawidowe? I zobaczcie, co tu jest napisane. Pójdźmy do pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału, werset od 14 do 23. Posłuchajcie tego. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na ciebie duch zły i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług, rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł, oto widziałem syna Isajego Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Boże, jaki materiał na męża. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem. Przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I teraz dwa kluczowe wersety. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć... Niech pozostanie Dawid u mego boku. To jest bardzo ważne. Niech pozostanie Dawid u mego boku. Znalazł bowiem łaskę w oczach moich. I teraz 23. A gdy duch zły od Boga opadał, dopadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Posłuchajcie teraz. Wow. To będzie grubo. Wielu ludzi przychodzi na konferencje różne, w szczególności na której dobrze grają i odczuwają ulgę. Ale nie doświadczają transformacji. I kiedy mówisz człowiekowi, przyjdź do Boga, z Bogiem jest lepiej, gdzie Duch Pański, tam wolność, oni mówią, okej. I idą jak Saul do Dawida, aby ktoś nad nimi usłużył, co przyniesie im ulgę, ulga następuje naprawdę, ale korzeń jest niezmieniony i generuje te same kłopoty. Saul wychodzi z konferencji od Dawida. Dawid mówi, miej błogosławiony wieczór. Dawid pakuje instrument, zespół jedzie do siebie, a ty wychodzisz... I zły duch mówi, dzień dobry. I wpadasz w te same kłopoty, żyjesz tym samym klimatem i mówisz tak, kurczę. I nie wiesz, o co chodzi. I mówisz, robię, co mówią. No przyszedłem, się modlę. Czyżby?
wyciągnięte dłonie, posłuchajcie tego, niech nikt się nie zawstydzi, bo ja też tak robię, ale kochani, to odmieni wasze życie, obiecuję. Posłuchajcie tego. Przychodzisz na spotkanie, na którym gra taka ekipa jak oni, umówmy się, to jest top. Okej? Bez jaj. To jest top. I wy to wiecie. Oni tego nie słuchają teraz. I teraz słuchajcie, co się dzieje. Ta atmosfera, która tu jest, sprowadza cię do miejsca, w której ty mówisz: ulga. Tak mi lżej. Tak mi lepiej. Więc wyciągasz te dłonie i łapiesz ten wiatr. I ty mówisz, że uwielbiasz. Ty uwielbiasz tylko przez 5 sekund, kiedy oni mówią: zaśpiewaj z nami. Więc ty dalej rozkładasz ten żagiel, słuchasz tego i ci jest lżej, bo oni uwalniają coś, Pan się do tego przyznaje, Duch Boży się porusza i ty obrywasz tymi powiewami. Ulga rzeczywiście przychodzi, ale ta ulga dotyka tylko twojej zmęczonej duszy, nie dotyka twojego wnętrza, łechta twoją zmęczoną duszę i rzeczywiście to działa, ale wychodzimy i nie ma transformacji. Oj, oj, oj. I wtedy budzi się element rozgoryczenia w życiu takiego człowieka, bo mówią tak: na wszystko chodzę. Jestem na każdym wydarzeniu, na każdej konferencji, na każdej modlitwie. I jak już tam wchodzę, to jest lepiej. Jak już tam jestem, to by można było z tego nie wychodzić. Saul właśnie tak wymyślił. Posłał posłańca do ojca Dawida i mówi: Dawid już nie wraca. Dawid zostaje ze mną. Non stop. Będzie mi grał cały czas. Bo ja sam sobie ze sobą nie radzę. Potrzebuję kogoś, żeby przegonił nade mną problemy. Czy naprawdę coś przeganiał? Nie. Dawid chodził w Bożym Duchu i tą wolność, którą miał nad sobą, kiedy brał to, ten instrument, tą harfę i grał, przychodziła wolność w atmosferze, która dotykała Saula duszy, ale nie dotykała jego wnętrza, serca, myśli. Ona tylko działa, ta melodia, jak poduszka na zmęczoną szyję. Ortopedyczna poduszka na zmęczoną szyję. Kładziesz się, słuchasz tego i masz wrażenie, że nic się nie dzieje. Mieliście kiedyś tak, że muzyka nagle zgasła i Boża obecność uciekła? Bo okazuje się, że jej nie ma. Ty czujesz relaks i ulgę przez muzykę, która jest grana. Jak to do mnie dotarło pewnego dnia, to się prawie przewróciłem, a i tak już ledwo nie leżałem. I słuchajcie, co się dzieje. Przychodziła ulga, ale nie było transformacji. List do Hebrajczyków 4:12 mówi tak. Oj, oj, oj. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Jeżeli to, co się dzieje, dotknie tylko poziomu duszy, i nie przebije się przez duszę, i nie dotrze do serca, nie ma żadnej zmiany. I ludzie mówią: ale byłem na wieczorze uwielbienia, byłam na konferencji, tak dobrze było, ale nic się we mnie nie zmieniło. Chcesz mi powiedzieć, że Słowo Boże nie ma mocy? Bo jak już wchodzi, to robi robotę. Więc może nie doleciało.
I ludzie mówią, wiesz co, jeździłem do tego miasta na konferencję, ale tak wiesz, no jeździłem i... No i już tam nie jeżdżę, teraz jeżdżę do was. A ja myślę, ciekawe, gdzie będzie trzeci adres. Bo te granie, te słowo, nic w tobie nie zmieni, choćby tu stał przeturbo kaznodzieja, przeturbo zespół dziesięciokrotnie przebijający to, co oni tu rzeźbią, to się i tak nic nie zmieni. Bo to tylko koi twoją podrażnioną duszę. Twoje emocje. I a więc Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Pomyślcie, co to się dzieje. Przenika. To przenika. Przenika. Kiedy Słowo Boże jest uwalniane, ono jest ostrzejsze niż miecz. Ono przenika i wchodzi przez duszę, ducha i przebija się aż do szpiku. Wiecie, co naukowcy odkryli? Że w szpiku jest początek twojego DNA. O kurczę. Mam gęsią skórkę. Jakby ktoś zuma zrobił, to wszystko stoi dęba. A więc, kiedy Słowo Boże wchodzi, ono ma wjechać do początku wszystkiego w tobie. I zmienia cię od początku. Wbija się to w twoje DNA. Wbija się to w twoje myślenie. Wbija się to w twoje reakcje. Wbija się i przechodzi ze szpiku do ducha, do duszy. I nagle następuje przemienienie. Transformacja. Transformacji nie ma, jeżeli nie dotrze to do szpiku. A więc jakim jest kluczem? Co jest kluczem? Słowo Boże, przecierające się aż do szpiku. Odpowiedź jest w Apokalipsie. 19. Werset 11, 2, to be, och. 11, 12, 13. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Jezus jest Słowem Bożym. To Jezus jest Słowem Bożym. A więc ciężko to mówić, ale kiedy przychodzisz do modlitwy, do uwielbienia, musisz złapać taką pozycję, gdzie przez Bożego Ducha spotykasz się z twoim i moim i naszym Jezusem. Do tego stopnia, że On przez swojego Świętego Ducha przebija się jak ostrzejszy niż każdy inny miecz. Miecz obosieczny przez duszę do ducha i do szpiku. I jest w stanie dotknąć początków z początków twojego DNA. I dociąga do samego końca, do samej głębiny nad głębinę. I co robi? I coś się zmieniło. Nie widzę już, jak widziałem wcześniej. Nie mówię, jak mówiłem wcześniej. Nie marzę o tym, o czym marzyłem wcześniej. Nastąpiło, coś się ze mną stało. Co się stało? Słowo weszło do szpiku. Jeżeli byśmy zrozumieli, że same piękne uwielbienie, które jest w powietrzu, w ogóle, ale to ani trochę, nas nie zmienia. Nasze uwielbienie byłoby pełne ileś x razy bardziej desperacji i zaangażowania. Bo rozumiałbyś, że to, co czujesz, to tylko ulga, a nie zmiana. A nie chodzi o ulgę, chodzi o zmianę.
Kiedy przychodzisz pobity, pomęczony, zaorany, a poznałem takich kilku ludzi, mówię tak, przyjdź do nas na wieczór uwielbienia, usiądź z tyłu i odpoczywaj. Siedź, leż, a jednemu raz, rekord, powiedziałem, idź spać. Był tak pojechany przez życie, był tak wykończony, że ja mu nie będę gdybał o transformacji, o szpiku. Ten gość musi się wylizać. On najpierw, żeby cokolwiek doświadczyć, musi doznać jakiejś ulgi. Zanim zaczniesz z kimś gadać, zatamuj krwotok. Więc co ja mówię? Śpi. I pamiętam, jak służba porządkowa, co to kurczę, w świętym miejscu, spanie, już widziałem go, lecieli spacyfikować. Ja mówię, stop, niech śpi. Niech śpi. Ten musi pospać, bo dawno nie spał. Widzisz, powodem, dla którego często, okej, pomijmy zmęczenie, ale nie mieliście tak, że wchodzisz do domu, pach, 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 bierzesz Biblię i bum, dzwon? Śpisz. Trzy wersety. Psz, nie ma. Jak tabletka nasenna. Dlaczego? Bo ona... Co ci nie pozwala zasnąć często? Myśli, emocje, buzuje ci wszystko, dusza szaleje. Więc co robisz? Co robisz? Próbujesz znaleźć jakiś spokój w tym wszystkim. I teraz uwaga. W chodzeniu z Bogiem nie chodzi o wyciszenie. Posłuchajcie tego. Ho! Tu nie chodzi tylko o wyciszenie. Ludzie bez Boga wychodzą na papierosa, bo muszą się wyciszyć. I wiesz co? I papieros ich uspokaja. Oni biorą papierosa i robią tak. I mówią, muszę się wyluzować. Ale ja byłem w tej drugiej grupie, bo ja paliłem marihuanę, żeby się wyluzować. I dłużej trzymałem. Bo musiałem, żeby to weszło głęboko. Wiesz dlaczego? Bo miałem tyle w sobie niepokoju. I kiedy się totalnie ogłuszyłem, to znaczy zrelaksowałem. Ludzie mówią, jeden wierzący do mnie przyszedł po nawróceniu i mówi, a marihuanę dalej mogę palić? Ona mnie tak wycisza. Chyć! Niektórzy, powiedziała mi jedna pani, nie mogę zdradzać jak i gdzie, ale niewierząca, mówi, mnie uspokajają świece. Serio. Ona mówi, ja odpalam świece i idę do wanny. I to mnie uspokaja. Okej, i wiesz co? I coś w tym jest. Zapisałem sobie, inni puszczają sobie, wpisują na YouTube relax przez X, rela X, music. Czyli relaksacyjna muzyka. I wiesz, co się dzieje? Każdy film ma dziesiątki milionów wyświetleń. Bo ludzie puszczają tą muzykę, najczęściej grafika jest świeca i puszczają to, bo oni chcą się uspokoić. I wiesz, co ci powiem? I coś w tym jest. Bo te dźwięki działają tak na twój umysł, że naprawdę cię uspokajają. To nie jest jakaś joga. Ale jogę też mam na liście. I teraz inni słuchają muzyki uwielbieniowej, a inni idą na jogę. Celowo wpasowałem to po środku. Jedni palą świeczki, drudzy palą papierosa, inni palą trawkę, inni słuchają Nof Worship, a inni chodzą na jogę. Ale to w ogóle nic nie ma do transformacji. To tylko uspokaja twój umysł. My natomiast chcemy, żeby to nas penetrowało. Ale wiesz co? Jest mur,
jeśli nie masz właściwej postawy skruszonego serca. A więc zobacz, jak ważne jest, żeby na każde spotkanie, kiedy przychodzimy, trochę pomyśleć. Że ja muszę się jakoś ustawić. Kiedy ja chodziłem na trening, to na trening trzeba było się spakować. Tam trzeba było pomyśleć. Mamy dziś na naturalnej trawie czy syntetycznej? Jeżeli naturalnej, to biorę korki, wkręty. Jeżeli na syntetycznej, biorę turfy. Jeżeli rozpisali nam, że w tym tygodniu jesteśmy w skarpetkach, to nie pakuję getr. A jeżeli mamy być w getrach, to pakuję skarpetki. Jeżeli mówili, że jedziemy w stroju w krótko, to nie pakuję długiego. I wiecie, i ktoś powie, Boże, ale ty taki chcesz zrobić życie z Bogiem skomplikowane. Czemu myślisz kategoriami skomplikowane? Czy twoje wyjście z domu jest skomplikowane? Nie, to stało się twoim nawykiem. Biorę klucz, zamykam dom, niektórym do dziś nie wychodzi, ale bierzesz klucz, zamykasz dom, nie zapominasz telefonu. Normalnym jest, że jak wyjeżdżasz na 3 dni, to okna zamkniesz, ale są pewne nawyki. I pomyśl sobie, że wyjeżdżasz z domu, a żona do ciebie mówi, kochanie, przed nami ciężki czas. Musisz o tym pomyśleć intencjonalnie. Zamknij okno, krok numer 1. 2. Upewnij się, że wyłączyłaś prostownicę. 3. Zamknij drzwi. Skupmy się na tym razem. Czy na pewno zamknęliśmy drzwi? Widzisz, tak się dzieje, kiedy uczysz 5, 7, 10-latka, zależy kiedy zaczynasz. I dla niego to jest, o kurczę, nie pamiętam, nie rozumiem, ciężkie akcje, rozumiecie, coś nienormalnego. Ale dla nas, dla dorosłych, stało się to normalne. I teraz dlaczego my pewnych rzeczy, które powinny stać się normalne, są jakimś takim... Ale dużo tu legalizmu, Jakub, w twoich kazaniach. Bo ty nam mówisz, że przychodząc do kościoła trzeba się intencjonalnie ustawić. Nie, no, przyjdź na skrzydłach, stój dalej i łechtaj sobie duszę, ale nic się w twoim życiu nie zmieni. I wiesz, co będziesz mi jeszcze mówił? Dawidzie, graj mi na duchem. Wiesz, co to znaczy? Spotkajmy się i jeszcze raz się spotkajmy i jeszcze raz się spotkajmy i jeszcze raz się spotkajmy i jeszcze raz się spotkajmy. I ty temu człowiekowi opowiadasz, że Bóg jest dobry i ta dusza się uspokaja, ale ty go zostawiasz, a on dalej w swoim. Transformacja.